Kolejny, 22 powód, dla którego nie jestem świadkiem Jehowy. Temat tego 22 odcinka można by zapisać: Świadkowie Jehowy i imię Boże. Świadkom Jehowy mówi się w publikacjach strażnicy, że prawdziwe imię Boga to Jehowa. Uczą ich, że przesądni żydowscy skrybowie dawno temu usunęli to święte imię z Biblii. Ale nie ma powodu do zmartwień, mówi Towarzystwo Strażnica, wydawane przez Towarzystwo Pismo Święte w przekładzie Nowego Świata, w cudzysłowiu wiernie, przywróciło imię Boże w Starym Testamencie, gdzie występują hebrajskie spółgłoski JHWH. Co więcej, imię Jehowa zostało umieszczone w Nowym Testamencie przez Komitet Strażnicy do spraw przekładu Biblii Nowego Świata w wersetach, w których uważa się, że tekst odnosi się do Boga Ojca. Pozwolili sobie to zrobić, mimo faktu, że rażąco stoi to w sprzeczności z tysiącami greckich manuskryptów Nowego Testamentu, z których niektóre pochodzą z II wieku. Nowy Testament zawsze używa słów Pan, czyli Kyrios, i Bóg, czyli Theos. Nigdy Jehowa, nawet w cytatach ze Starego Testamentu. Kiedy świadek Jehowy pojawia się w twoim domu, często zwraca uwagę, jak ważne jest używanie właściwego imienia Bożego Jehowa. On lub ona zazwyczaj otwiera wtedy przekład Nowego Świata i cytuje takie fragmenty jak Rzymian 10:13: każdy, kto wzywa imienia Jehowy, będzie zbawiony, i Ezechiela 39:6: ludzie będą musieli wiedzieć, że jestem Jehowa. Cytując takie fragmenty, świadek Jehowy często przekonuje nieostrożnych i biblijnych analfabetów, że właściwe używanie, w cudzysłowie, właściwego imienia Bożego Jehowa jest absolutnie niezbędne. Rozumowanie na podstawie pism, rozmowa na podstawie pism ze świadkami Jehowy powinna skoncentrować się właśnie na tym, żeby wziąć Pismo Święte do ręki. I świadek Jehowy będzie twierdził, cytując takie fragmenty, że używanie właściwego imienia Bożego Jehowa jest absolutnie niezbędne do zbawienia. Dzięki takiemu podejściu pozyskano więcej niż kilku nawróconych do Towarzystwa Strażnica. Świadkowie Jehowy twierdzą, wierzą, że ponieważ są jedyną grupą, która odnosi się do Boga za pomocą Jego, w cudzysłowie, prawdziwego imienia, w cudzysłowie Jehowa, są jedynymi prawdziwymi wyznawcami Boga. Rzeczywiście wszystkie inne tak zwane wyznania chrześcijańskie są częścią fałszywego chrześcijaństwa natchnionego przez szatana w ich opinii. Pochodzenie imienia Bożego. Kiedy uczymy się z różnych solidnych źródeł o kultach, o grupach religijnych niebezpiecznych, często są tam rozważane pytania, skąd wzięło się imię Jehowa. Wielu takich pytających zdaje sobie sprawę, że imię to nie występuje w rękopisach hebrajskich i greckich, z których wywodzą się angielskie tłumaczenia Biblii czy polskie tłumaczenia Biblii. Skoro tak, to skąd się wzięło to imię Jehowa? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyznać, że starożytni Żydzi mieli przesądny lęk przed wymawianiem imienia zapisywanego jako tetragram, JHWH. Czuli, że wypowiadając to imię mogliby naruszyć trzecie przykazanie, które ich zdaniem mówi o wzywaniu imienia Bożego nadaremnie. Jak czytamy w Księdze Wyjścia, 20 rozdział, werset 7. Aby więc uniknąć możliwości złamania tego przykazania,
Żydzi przez wieki zastępowali je imieniem Adonai, Pan. I faktycznie tak dalej, jak na przykład mam lekcję hebrajskiego, dzieje się, że gdy czytamy właśnie tam, gdzie jest tetragram, to tam zamiast Jahwech, Jehowach, to wokalizuje się to od imienia Adonai i czyta się Adonai, mimo że jest tetragram JHWH. Od początku nas nauczyciele hebrajskiego tego uczą. I to już trzeci wykładowca hebrajskiego, z którym, przepraszam, czwarty, z którym mam do czynienia, tak właśnie robi. Czy to z Uniwersytetu Warszawskiego, czy to z EWST, czy z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, czy też z Lingua Sacra. Wszędzie jest taka maniera. I to wynika właśnie z tej tradycji hebrajskiej. I aby uniknąć możliwości złamania tego przykazania, Żydzi przez wieki zastępowali je imieniem Adonai, jak już powiedziałem, lub jakimś innym imieniem, co też jest faktycznie praktykowane. Ilekroć natknęli się na nie w publicznych czytaniach Pisma Świętego. W końcu przestraszeni skrybowie hebrajscy postanowili wstawić samogłoski z Adonai, A-O-A, do spółgłosek J-H-W-H, w wyniku czego powstał Jahowa albo Jehowa. Dlatego słowo Jehowa pochodzi od połączenia spółgłoski i samogłoski ze słów JHWH i Adonai. Literatura strażnicy uznaje ten fakt. Chcę tu podkreślić, że termin Jehowa w rzeczywistości nie jest terminem czysto biblijnym, choć spekulatywnie można go naciągnąć na termin biblijny, co też już pokazywałem, gdy czytałem z tekstu na przykład Masoreckiego, że tam jest wersja Jehowa wynikająca ze skrzyżowania tetragramu JHWH z Adonai. Jest to termin stworzony sztucznie przez człowieka w okolicach VII wieku po Panu Jezusie Chrystusie. I co z tym Jehową w cudzysłowiu, jeśli chodzi o tą nazwę? Co z imieniem Jehowa w uzasadnionych tłumaczeniach? Poza przekładem Nowego Świata istnieją inne tłumaczenia, takie wiarygodne jak Gdańska, które używały imienia Jehowa, albo konsekwentnie jak American Standard Version, albo w Darby Translation. I przykładem wersji, która używa Jehowy tylko w pojedynczych przypadkach, zaledwie 4 razy, jest King James. I tak samo Gdańska. Ale na przykład już Biblia Darbiego, bardzo dokładny przykład, czy też Biblia właśnie Elberfercka już ma to imię w starym przekładzie elberferckim, nie tym wznowionym, uspółcześnionym. Tam jest Jehowa. I w Księdze Wyjścia 3:15 i 6:3 sporo Biblii też ma imię Jehowa. Natomiast King James używa tego w Księdze Wyjścia 6:3, w Psalmie 83:18, Izajasza 12:2 i 26:4. Świadkowie Jehowy często robią wrażenie na ludziach, wskazując na takie wersety, w których w tych przekładach występuje imię Jehowa. Wydaje się, że świadkowie Jehowy mogą mieć rację, gdy tak się przedstawiają ludziom, twierdząc, że jedynym prawdziwym imieniem Boga jest Jehowa. No więc, zanim przejdę dalej, muszę zrobić takie wtrącenie, aby zwrócić uwagę na kwestię, która może być ważna. Chociaż nie ma biblijnego uzasadnienia dla terminu Jehowa, ważne jest,
aby uznać, że uczeni nie są dokładnie pewni, jak prawidłowo wymawiać hebrajskie słowo JHWH. Chociaż większość współczesnych uczonych uważa, że Jahwe jest lepszym tłumaczeniem i są przesłanki, które pokazują, że są cztery podstawowe wersje tego imienia w tekście masoreckim i Jahwe i Jehowa nie są najczęstszym wystąpieniem, a właśnie inne formy, więc też trzeba mieć tego świadomość. Naprawdę nie możemy akurat za to krytykować świadków Jehowy, że używają terminu Jehowa tam, gdzie w Starym Testamencie pojawiają się hebrajskie spółgłoski JHWH, chociaż można ich krytykować i udowadniać, że się mylili, jeśli chodzi o wstawienie tego imienia do Nowego Testamentu. W końcu niektórzy ewangeliczni chrześcijanie i niektóre legalnie używane tłumaczenia Biblii w Starym Testamencie używają terminu Jehowa jako dobrego. Ponieważ ludzi zaakceptowało termin Jehowa jako konwencjonalny sposób odnoszenia się do Boga, naszym głównym punktem spornym ze świadkami Jehowy nie może być sam ten termin, ale raczej sposób, w jaki używają go w swojej interpretacji biblijnej i teologii. I chciałbym pokazać sposób, w jaki używają tego terminu, bo to jest właśnie problem. Na przykład, czy Jezus jest Jehową? Główną cechą teologii strażnicy jest to, że Jezus ich zdaniem błędnie nie jest Jehową. Mówią, że Jezus był stworzonym aniołem, dokładniej Michałem aniołem, podobnie jak adwentyści twierdzą, że Jezus był archaniołem Michałem. Czasopismo Strażnica sugeruje, że istnieją biblijne dowody na to, że Michał był imieniem Jezusa przed opuszczeniem nieba i po powrocie, tak uczą świadkowie Jehowy. I Michał, ich zdaniem, rzeczywiście Michał, wielki książę, to nikt inny, jak ich zdaniem sam Jezus Chrystus. Tak samo uczą adwentyści Dnia Siódmego i to jest ta sama fałszywa nauka. Świadkowie Jehowy przyznają, że Jezus jest potężnym Bogiem, pisanym z małej litery, ale zaprzeczają, że jest Bogiem wszechmogącym, pisanym z dużej litery, takim jak ich zdaniem Jehowa. W ten sposób popadają w dwójce, dwubóstwo, bo Jezus jest oczywiście ich zdaniem prawdziwym Bogiem, nie fałszywym, potężnym Bogiem, prawdziwym Bogiem, a więc mają dwóch Bogów, wszechmogącego Boga i Jezusa, potężnego Boga, pisanego z małej litery. Dwóch Bogów i jest to problem. Czasopismo Strażnica pyta, jeśli Jezus z Nowego Testamentu jest Jehową ze Starego Testamentu, jak wielu twierdzi, czy nie powinno być przynajmniej jednego odniesienia biblijnego mówiącego, że Jezus jest Jehową, a jednak, jak oni twierdzą, nie ma ani jednego. Świadkowie Jehowy często cytują własne słowa Pana Jezusa Chrystusa z Ewangelii Łukasza 4:8, które znajdują się w przekładzie Nowego Świata w takiej formie. Jehowę, Twego Boga, masz czcić, tylko dla Niego masz pełnić świętą służbę. No i tutaj oczywiście jest nieuzasadnione wstawienie Jehowa w tym wersecie Nowego Testamentu. Świadkowie Jehowy twierdzą, że wersety takie jak ten pokazują, że Jezus ich zdaniem nie jest Jehową. Mówią, że tylko Ojciec ich zdaniem jest Jehową. No więc dwa z bardziej powszechnych fragmentów cytowanych przez świadków Jehowy na poparcie ich poglądu na imię Boże to Wyjścia 3:15 i Mateusza 6:9. Ale jest wiele innych pomniej stosowanych fragmentów, które mogą przywołać, gdy są na wyciągnięcie ręki. Analizując szczegółowo te dwa fragmenty, to pamiętaj, że są one reprezentatywne dla większej grupy. Argumenty biblijne, które
No ja chciałbym tutaj zasugerować, aby obalić interpretację tych fragmentów strażnicy używanych przez strażnicę, można również dostosować do innych fragmentów. Jeśli chodzi o wyjścia 3.15, Jehowa, imię Boże na zawsze, nauczanie strażnicy w księdze wyjścia 3.15 czytamy, że po tym jak Mojżesz zapytał Boga, jak ma na imię, Bóg rzekł: oto, co macie powiedzieć synom Izraela, Jehowa, Bóg waszych praojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, a Bóg Jakuba, posłał mnie do was. To jest moje imię po czas niezmierzony i to jest moja pamiątka z pokolenia na pokolenie. Tak czytamy w tłumaczeniu Nowego Świata. Świadkowie Jehowy nauczają, że werset ten stanowi nakaz odniesienia się właśnie do Boga w ten sposób. Dlatego właśnie pokolenia w XX wieku, dla naszego pokolenia od 1914 roku naszej ery, imię wiecznego Boga brzmi ich zdaniem Jehowa. To jest na całą wieczność Bogu jako Jehowie na wieki wieków. Jedna z publikacji strażnicy mówi nam jego święte imię i jego pamiątkę. I jako jego pamiątkę to jest to imię, pod którym mamy go pamiętać przez całą wieczność. Jest to jego imię niezmienne od początku istnienia człowieka do czasów Mojżesza, nie zmieniło się i od Mojżesza w 1514 roku przed naszą erą do dziś to imię nie uległo zmianie, więc po tych wszystkich tysiącach lat wypada nam używać tego imienia w godny sposób, jak wspomniano wcześniej. Towarzystwo Strażnica naucza, że skoro świadkowie Jehowy są jedynymi, którzy konsekwentnie nazywają Boga tym imieniem, to tylko oni są prawdziwymi naśladowcami Boga, wszyscy inni są poza Królestwem Jehowy. No więc chciałbym teraz od strony biblijnej się do tego dobrać, czyli nauka biblijna, odpowiadając na interpretację tego wersetu w strażnicy, należy zakwestionować twierdzenie, że tylko imię Jehowa odnosi się wyłącznie do prawdziwego Boga Pisma Świętego. Bóg jest identyfikowany w Piśmie Świętym na inne sposoby, oprócz imienia Jehowa. Przykładem tego jest wyrażenie Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Wyrażenie, które pojawia się wiele razy w Piśmie Świętym, Jahwe znany jest nie tylko pod imieniem Jehowa lub Jahwe, znany jest również pod innymi imionami. Dlatego Księga Wyjścia 3.15 nie może oznaczać, że Jehowa jest jedynym imieniem, którym można zwracać się do Boga. I tutaj myślę, że każdy, kto dał się oszukać przez nauczanie świadków Jehowy, może sobie zadać takie pytanie. Ponieważ Bóg jest często identyfikowany jako Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba, bez żadnej wzmianki o imieniu Jehowa, to czy to nie oznacza, że imię Jehowa nie jest jedynym sposobem zwracania się do Boga? W związku z tym warto zauważyć, że w czasach Nowego Testamentu Jezus nigdy nie zwracał się do Ojca per Jehowa. Zauważ, że przekład Nowego Świata czasami umieszcza słowo Jehowa w ustach Jezusa w Nowym Testamencie, ale czyni to w bezpośredni sposób, gwałcąc tysiące manuskryptów greckich, które posiadamy, bo tego imienia tam nie ma. Na przykład rozważ sobie tą modlitwę Ojcze Nasz. Jezus nie rozpoczął tej modlitwy słowami Jehowa Boże, Jehowo Boże, który jesteś w niebie, raczej powiedział Ojcze Nasz, który jesteś w niebie. I to mamy i w Mateusza 6:9 zapisane, i w innych miejscach. Jezus zaczął inne modlitwy również w ten sposób, na przykład Mateusza 11:25, otwórz swojej Biblii i sprawdź, albo Mateusza 26:39-42, a także Marka 14, rozdział 36, werset.
oraz Łukasza, 10 rozdział, 21 werset. Kolejna modlitwa opisana w Ewangeliach jest w Łukasza 22, 42 oraz 23, 34. Nic dziwnego, że Jezus uczył swoich naśladowców modlić się tym sposobem. Rzeczywiście, w świetle faktu, że jesteśmy dziećmi Bożymi, mamy wyjątkowy przywilej stanąć przed Ojcem, Bogiem i wołać do Niego Abba Ojcze. Rzymian 8:15 o tym mówi oraz Galacjan 4:6. Fakt, że możemy zwracać się do Boga Ojcze, dowodzi, że nie powinniśmy sztywno interpretować Księgi Wyjścia 3:15 w ten sposób, że Jehowa jest jedynym wyrażeniem, za pomocą którego można zwracać się do Boga. W związku z tym też sobie zadaj kolejne pytanie, jeśli zostałeś już przekonany przez świadków Jehowy i myślisz, że oni mają rację. Ponieważ Jezus nigdy nie zwracał się do Ojca jako Jehowa i ponieważ nauczał, że możemy zwracać się do Boga jako Ojcze, czy nie oznacza to, że imię Jehowa nie jest jedynym wyrażeniem, za pomocą którego Bóg może być wzywany? No i idąc tym samym torem, muszę ci powtórzyć, że według greckich manuskryptów Nowego Testamentu słowo Jehowa nie pojawia się ani razu w Nowym Testamencie. Jest to bardzo znaczące, bo gdyby Jehowa miał być jedynym imieniem Boga, które miałoby być wzywane we wszystkich pokoleniach, to słowo to z pewnością pojawiłoby się w Nowym Testamencie, ale go tam nie ma, ale nigdzie się tam nie pojawia. Pomimo faktu, że przekład Nowego Świata Strażnicy Oszukańczo umieszcza ten termin w całym Nowym Testamencie, w wersetach, które mają odnosić się wyłącznie do Ojca. Teraz, powiedziawszy to wszystko, spójrzmy pokrótce na Księgę Wyjścia 3 rozdział, aby dowiedzieć się, co naprawdę oznacza ten werset. Imię Jahwe. Pamiętaj, że Jehowa nie jest tutaj poprawną formą według mojego zrozumienia na dany moment, gdy o tym mówię, jest połączone z hebrajskim czasownikiem być. Po raz pierwszy dowiadujemy się o tym imieniu w Księdze Wyjścia 3, gdzie Mojżesz zapytał Boga, jakim imieniem powinien być nazwany. Jestem, który jestem, odpowiedział mu. Tak, powiesz synom Izraela. Jestem. Posłał mnie do was. Tak mówi werset 14 trzeciego rozdziału Księgi Wyjścia. Wyrażenie jestem nie jest słowem Jahwe, jednak ja jestem, jak jest w wersecie 14, i Jahwe, werset 15, są pochodnymi tego samego czasownika być. Imię jam jest, który jestem, które Bóg objawił Mojżeszowi w wersecie 14, ma na celu pełne wyrażenie jego wiecznej natury, a następnie zostało skrócone do Jahwe w wersecie 15. Imiona mają to samo znaczenie rdzenia i można je uznać za zasadniczo wymienne. Zanim przejdziemy dalej, należy pamiętać, że w starożytnym świecie nazwa nie była zwykłą etykietą, jak to ma miejsce dzisiaj bardzo często. Imię uważano za równoważne temu, kto je nosił. Znajomość imienia osoby oznaczała znajomość jej istoty i sedna tego, kim jest. Przegląd Pisma Świętego pokazuje, że imię i istota Boga często występują razem. W formie takiej równoległej, forma literacka wskazująca na ścisły związek równoległy. Ilustrują nam to psalmy. Dlatego będę Cię wysławiał wśród narodów, Panie, będę śpiewał Twojemu imieniu. Tak mówi psalm 18, 49 werset. Albo śpiewajcie Bogu, wysławiajcie Jego imię, wywyższajcie Tego, który jeździ po obłokach, Jego imię to Jahwe i radujcie się przed Nim. Psalm 68:4. Pamiętaj o Panie, jak nieprzyjaciele szydzili z Ciebie,
jak nierozsądni znieważali Twoje imię. Będę Cię wysławiał, Panie Boże mój, z całego serca będę sławił Twoje imię na wieki. Psalm 86:12. Pismo wyraźnie przedstawia Boga i Jego imię jako nierozłączne. Poznanie jednego oznacza poznanie drugiego. Obecnie większość uczonych biblistów zgadza się, że imię Jahwe zawiera w sobie ideę wiecznej samoistności, jak jest to wyraźnie tutaj zaadresowane. Jahwe nigdy nie pozostał, nie powstał w określonym momencie, ponieważ istniał od zawsze. Nigdy się nie urodził, nigdy nie umrze. On się nie starzeje, ponieważ jest poza czasem, poza królestwem czasu. Poznać Jahwe to poznać odwiecznego. Uczeni biblijni zauważyli również, że imię to komunikuje, że Bóg jest absolutnie najwyższy i ma kontrolę nad wszystkim. Stąd imię Jahwe objawia Boga jako wiecznego Pana i najwyższego władcę wszechświata. Tak więc, kiedy Bóg powiedział Mojżeszowi, że to jest moje imię na wieki i to jest moje imię, które należy pamiętać po wszystkie pokolenia, jak mówi Księga Wyjścia 3:15, powiedział Mojżeszowi nie tylko o swoim imieniu, ale także o tym, że objawi się poprzez wszystkie pokolenia w naturze wyrażonej przez to imię, czyli jako wieczne istnienie i suwerenne panowanie, i uczyni to, aby wszystkie pokolenia zarówno go poznały, jak i czciły go takim, jakim naprawdę jest. Zatem w tym wersecie uwaga nie ogranicza się do zwykłego zewnętrznego imienia Boga, ale co ważniejsze, dotyczy faktu, że ludzie wszystkich pokoleń zrozumieją, kim jest Bóg w Jego prawdziwej naturze i istocie. Bóg będzie świadczył wszystkim pokoleniom, że w Jego naturze jest wiecznie samoistny i jest suwerennym Panem Wszechświata. Rzecz jasna, kontrastuje to z fałszywymi bogami z małej litery, którzy nie istnieją samoistnie, tak naprawdę w ogóle nie istnieją i nie są nad niczym suwerenni, jak pokazuje nam Pierwsza Królewska 18:36. Prawdziwy Bóg jest całkowicie wyjątkowy jako samoistny i suwerenny władca wszechświata, a ta wyjątkowość miała być znana wszystkim pokoleniom przez Jahwe. Podkreślając to, sumując, Bóg jest znany pod imieniem Jehowa, Jahwe, ale nie jest znany tylko pod imieniem Jahwe, Jehowa. Po drugie, Bóg jest identyfikowany na inne sposoby w Piśmie Świętym, oprócz imienia Jehowa. Po trzecie, Jezus nigdy nie nazywał Boga Jehową, ale raczej nazywał Go Ojcem. Po czwarte, wierzący mają wyjątkowy przywilej nazywania Boga Ojcem. Po piąte, słowo Jehowa nigdy nie pojawia się w Nowym Testamencie zgodnie ze wszystkimi znanymi manuskryptami greckimi. Oraz po szóste, w Księdze Wyjścia 3 rozdział 15 werset, uwaga nie ogranicza się do zwykłego imienia Boga, ale, co ważniejsze, dotyczy faktu, że ludzie wszystkich pokoleń zrozumieją, kim jest Bóg w Jego prawdziwej naturze i istocie. W świetle tych faktów, stanowisko, że Boga należy zawsze nazywać Jehowa lub Jahwe, nie pokrywa się z dowodami biblijnymi, chociaż z całą pewnością słuszne jest nazywanie Boga Jahwe. Jest to także słuszne, aby zwracać się do Niego w inny sposób, o czym świadczy zarówno Stary, jak i Nowy Testament.